wieczór Państwu, witamy w Ekonomii Raport. Dziś porozmawiamy na temat gospodarki wodnej suszy. Wielkich problemów, w których żyjemy, które są na horyzoncie, bo drodzy Państwo, zmiany klimatyczne są faktem. Jakiekolwiek są tego przyczyny, w Polsce w roku 2050 będziemy mieli klimat śródziemnomorski. Zatem problem suszy to nie jest problem tego, że przez kilka miesięcy obecnie nie spadł deszcz, ale problem, który musimy rozwiązać długoterminowo, i na ten temat porozmawiam w połączeniu skype'owym z panem Przemysławem Dacą, prezesem Wód Polskich. Dobry wieczór panu. Dzień dobry, dobry wieczór. Panie prezesie, obecnie stan, wysokość wody w wielu polskich rzekach jest najniższa w historii. Wszyscy mieli sposobność zobaczyć zdjęcia Wisły z drona i widać pewne zmiany, które idą. Czy nie moglibyśmy, panie prezesie, skorzystać z szansy, że te rzeki mają teraz bardzo niski stan wód, i posprzątać ten bałagan, te plastiki, które pochodzą z nielegalnych wysypisk czy z budów? Bardzo tego dużo jest w wodach, na brzegach. Czy dałoby się posprzątać ten bałagan, który jest w polskich rzekach? Szanowni Państwo, to tak często jest, tak jak śnieg topnieje i odsłaniają się śmieci przysłowiowe, tak też jak woda opada, też się pojawiają takie zanieczyszczenia. My jako Wody Polskie systemowo robimy porządki, tak jak w wielu miejscach, jak na przykład w innej Porębie. Za niektóre odpady komunalne odpowiadają też gminy. My z nimi też współpracujemy i wspólnie też urządzamy takie porządki wiosenne, i to w tej chwili też są rozmowy z gminami, też będzie trwała akcja. Rzeczywiście sprzątania będziemy korzystali z tego i razem wspólnie sprzątali te nasze rzeki, ale oczywiście też i brzegi, tak? Rzeczne, wały, deptaki, ścieżki rowerowe. To rzeczywiście tak będzie trzeba rzeczywiście postąpić. I trzymamy kciuki, żeby tak się stało, panie prezesie. A teraz powróćmy do tego, co działo się dzięki środkom z Unii Europejskiej w polskich górach. Chodzi o strumyki i potoki górskie, które zostały zabetonowane. Niektórzy twierdzą, i to przedstawiciele organizacji ekologicznych, że to doprowadziło do tego, że nawet jak teraz, jak w zeszłym roku spadnie bardzo dużo deszczu, ta woda bardzo szybko spłynie nam do morza. Więc panie prezesie, jak pan ocenia taką politykę, która miała miejsce wcześniej? Czy faktycznie to jest problem? Czy organizacje ekologiczne nie przesadzają? Przede wszystkim organizacje ekologiczne to mówią o betonowaniu rzek przede wszystkim, co jest oczywiście ewidentną nieprawdą i przekłamaniem. To jest słowo klucz, którymi te organizacje próbują wpłynąć na swoich odbiorców, głównie młodych ludzi, wpłynąć na ich wyobraźnię. Szanowni Państwo, absolutnie nie ma takiej nawet możliwości, żeby rzeki były betonowane. To jest w ogóle niemożliwe z punktu widzenia technologicznego. No jak taki beton można wylać w rzece? To jest kompletna bzdura. Mało tego, prowadząc działania utrzymaniowe i regulacyjne, Wody Polskie używają naturalnych materiałów, takich jak faszyna czy kamienie wydobyte z rzeki, więc to jest ewidentna nieprawda. Inną rzeczą jest to, że dawne tak zwane zmiuwy, czyli zarządy, wojewódzkie zarządy melioracji urządzeń wodnych, które były pod zarządem marszałków województw, czasami rzeczywiście prowadziły małe inwestycje na małych ciekach i na małych rzeczkach górskich i generalnie bez pozwoleń, bez zgód środowiskowych prowadziły pewne działania dotyczące między innymi prostowania rzek i małych cieków, betonowania ich brzegów, i to absolutnie są działania nie do przyjęcia. Muszę powiedzieć, że my jako Wody Polskie nawet z niektórymi organizacjami ekologicznymi zmieniamy sytuację i prowadzimy do renaturalizacji takich cieków, również w tym górskim na działce tatrzańskiej między innymi powstały Bystrza na współpracy z WWF-em. Tam, gdzie jest odpowiednia możliwość, tam oczywiście prowadzimy tak zwaną renaturalizację. Natomiast tam, gdzie nie jest to możliwe, rzeki są silnie zmienione, to oczywiście prowadzimy inną racjonalną gospodarkę wodną.
Miałem kiedyś przyjemność porozmawiania z rzecznikiem Wód Polskich i on zwrócił mi uwagę na fakt, że pada tyle samo praktycznie co roku, tylko pada inaczej. W zeszłym roku w maju spadło przez kilka dni bardzo dużo opadów. Czy spodziewa się pan, czy monitorujecie, co będzie się działo z polską wodą, czy z opadami za perspektywie miesiąca? Czy macie jakieś sygnały, że ten deszcz w końcu spadnie? Szanowni Państwo, po pierwsze, sami Państwo wiecie, oglądając prognozę pogody w internecie czy w mediach, że meteorologia jest bardzo skomplikowaną nauką i ciężko jest prognozować jakieś warunki atmosferyczne dłużej niż na przykład na tydzień. To jest naprawdę, wynika to zbyt wielu zmiennych i trudno jest przewidzieć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oczywiście prowadzi takie badania i mamy takie prognozy. Na tą chwilę nie wyglądają one najlepiej, chociaż z drugiej strony rzeczywiście maj tradycyjnie jest takim okresem, gdzie są opady, czekamy nawet z utęsknieniem od jutra na jakieś opady deszczu. Natomiast trzeba powiedzieć, że zima w tym roku była katastrofalna i opadów śniegu, pokrywy śniegowej praktycznie w ogóle nie było. Nie było i była tak ciepła i tak bez śniegu, jak no nigdy tak naprawdę, odkąd zostały prowadzone jakieś badania i monitoring. Więc przede wszystkim brak tego śniegu, pokrywy śnieżnej, która jest dla nas najważniejsza, jeżeli chodzi o kształtowanie zasobów wodnych, spowodowało to, i oczywiście trzeci rok rzędu susza, że jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. U nas w Polsce rzeczywiście się zmienia w tym względzie klimat i warunki meteorologiczne, że nie mamy takich opadów śniegu, mżawek, tylko mamy intensywne, nawalne, krótkie deszcze, tak jak było to w zeszłym roku na przełomie maja i czerwca. Wtedy spada gigantyczna ilość wody w krótkim czasie. No i tak naprawdę wtedy powoduje to dramaty, tak jak na przykład suchy ląd na pograniczu województwa podkarpackiego i małopolskiego, gdzie mieliśmy do czynienia z powodziami, nieszczęściami ludzkimi. Więc rzeczywiście tak jest, że te wody spadają gwałtownie, ta woda nie wsiąka w glebę, spływa po glebie, spływa po betonowanych chodnikach, drogach, parkingach, pływa kanalizacją szybko do rzeki, a rzekami nam odpływa szybko do Bałtyku głównie i w ten sposób zatrzymujemy tylko 6,5% rocznych odpływów, a powinniśmy ich zatrzymywać co najmniej 15, albo tak jak Hiszpania ponad 40. Panie prezesie, w takim razie jak już mamy zabetonowane te potoki i strumyki górskie w liczbie pod kilkanaście tysięcy kilometrów, rzadko o tym mówimy, dlatego w dzisiejszym programie o tym wspominamy, to może jakieś próby wyrzucenia tej wody, gdy ona spływa przez jakieś pompy, jakieś włazy, śluzy, czy może w ten sposób zatrzymać tą wodę w górach trochę dłużej i czy to w ogóle ma sens taka polityka? Szanowni Państwo, to nie jest tak, że wszystkie nasze potoki górskie i rzeczki są zabetonowane i wyprostowane. To nie jest prawda, powtarzam. Niektóre rzeczywiście były, ta zabudowa była bardzo stara i nieodpowiednia, więc my to oczywiście zmieniamy poprzez Bystrza i inne urządzenia, renaturalizacja, o czym też wspomniałem, ale Szanowni Państwo, to jest charakterystyka cieków górskich. Tam woda płynie, jeżeli są opady, bardzo szybko, no bo jest niski spad, są bardzo wysokie przepływy. To powoduje, że w sytuacjach kryzysowych ta woda potrafi nieść kamienie wielkości ciężarówki, więc tak naprawdę to jest specyfika i problem mamy taki, że te wyższa, te potoki górskie, te małe rzeczki górskie są gęsto zaludnione, z gęstą zabudową ludności miejscowej i one są siłą rzeczy bardzo narażone na te zjawiska i na podtopienia i powodzie. Natomiast rzeczywiście najważniejsze jest to, że najwięcej wody w naszym kraju i najwięcej opadów jest w województwach południowych, czyli właśnie na tych podgórskich, górskich. I tam jest zdecydowanie większa suma opadów, średnia, od parowania, zdecydowanie większa niż w całej Polsce. I tam powinniśmy budować tak zwane duże zbiorniki retencyjne, tak żeby z tych potoków i tych rzek górskich łapać jak najwięcej tej wody, gromadzić ją na
na potem na te okresy, gdzie będą, które będą niżówki i potem tą wodę alimentować. Z drugiej strony, jak mamy tam też bardzo duże zagrożenie powodziowe. Z tego samego powodu bardzo szybko te rzeki nabierają wody, płyną bardzo szybko i tutaj te zbiorniki muszą być wielofunkcyjne, czyli z jednej strony powinny gromadzić wodę na potrzeby suszy, a z drugiej strony działać przeciwpowodziowo. Tak na przykład jak ostatnio dokończona Świnna Poręba. W tej chwili kończymy zbiornik w Raciborzu. On zgodnie z planami powinien być zbiornikiem wielofunkcyjnym. Niestety to zablokowały organizacje ekologiczne i były minister się ugiął przed ich żądaniami. Został w końcu sfinansowany, tak, i decyzja na budowę była jako polderu mokrego, ale tak naprawdę my musimy w tej chwili przebudować wszystkie takie poldery, bo kiedyś było zupełnie nie myślano o suszy, budowano suche poldery. Musimy je przebudować na zbiorniki mokre i my będziemy to robić, czyli wielofunkcyjne. Z jednej strony muszą działać przeciwpowodziowo, a tak jak Świnna Poręba już parokrotnie Kraków uratowała, tak samo i okoliczne tereny, tak samo muszą gromadzić wodę na alimentację w okresie niżówek suszy. Panie prezesie, to przejdźmy w takim razie na te tereny, gdzie najmniej pada, czyli do województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, do północnej Wielkopolski. Wszędzie jest susza, ale jeśli chodzi o sumę opadów, to tamte opady są najniższe, a jednocześnie są spore zaniedbania, jeśli chodzi o kwestie kanałów, doprowadzeń do rzek. To jest wszystko pozarastane. Kiedyś to wszystko było, można powiedzieć, działało w troszkę w inny sposób. Czy planujecie jakieś większe prace, bo co by nie powiedzieć, czy jeśli to działało kiedyś w ten sposób, że te rowy melioracyjne doprowadzały do małych rzek, których też jest tam sporo, tych rowów melioracyjnych obecnie nieczynnych jest tysiące, czy też planujecie coś zrobić z tym, bo tam no, tej wody jest po prostu najmniej? Szanowni Państwo, po pierwsze infrastruktura melioracyjna, o której Pan wspomniał, została wybudowana w celu głównie osuszania użytków rolnych z nadmiaru wody. Ona nie była przewidziana do celów nawadnieniowych. Ona została rzeczywiście zapuszczona, bo cała gospodarka wodna została zapuszczona. Przez kilkadziesiąt lat w ogóle nie było tutaj środków, były totalne zaniedbania. Ale muszę Państwu powiedzieć dla ciekawości, że to, że niektóre kanały melioracyjne i dopływy są zarośnięte, to akurat działa korzystnie, bo zatrzymuje wodę. My mamy teraz taki nowatorski program, którego w tej chwili realizujemy, są ogłoszane i już przetargi na te rozwiązania, tak zwaną odwróconą meliorację, czyli retencję korytową. My chcemy te urządzenia wodne i drobne rzeki, cieki wodne, kanały w ten sposób zabezpieczyć poprzez urządzenia wodne, hydrotechniczne, takie jak jazy, zastawki, przepustozastawki, żeby tą wodę w środowisku glebowym, w środowisku rolnym zatrzymywać. Czyli nie powodować tego, tak jak wcześniej było, że melioracja odwadnia, tylko wręcz nawadnia, zatrzymuje wodę w terenie. My już przeprowadziliśmy, nasi dyrektorzy zarządu zlewni już przeprowadzili takie akcje już od marca zatrzymywania tej wody. To się udało między innymi w niektórych miejscach w województwie wielkopolskim, gdzie mieliśmy sygnały wręcz od rolników, że i w niektórych miejscach w dolinach podtapiamy. Więc my mamy, to jest na podstawie takiego nowatorskiego projektu w Gryficach w województwie zachodniopomorskim, opracowany wspólnie z samorządami i rolnikami. Doszliśmy do wniosku, że ta metodologia, ten sposób, ten program się sprawdzi w naszych warunkach i w tej chwili go implementujemy w ogóle w całym kraju. Mam zdiagnozowanych takich 650 miejsc w kraju, gdzie powinniśmy przeprowadzić prace utrzymaniowe i inwestycyjne. Za łączną kwotę 155 milionów. W tym roku wydamy około 60 milionów i to naprawdę przyniesie pożądany efekt. Między innymi będziemy w ten sposób, uda nam się zatrzymać około 32 milionów metrów sześciennych wody w obrębie tylko
tylko rolnym, to będzie ponad 30 tysięcy hektarów, ale w momencie, kiedy rolnicy, spółki wodne i inne przedsiębiorstwa będą tą wodę potem redystrybuować poprzez rowy melioracyjne na swoje użytki, ten obszar tych hektarów się może zwiększyć co najmniej 10-krotnie. Więc tak jak mówię, nowatorski sposób, niewielkie koszty, stosunkowo szybko, a przyniesie odpowiednie rezultaty. Ja chciałbym powiedzieć, że to jest tak, że w obszarach rolnych jest wiele zaniedbań okresu wielu lat. Na przykład kiedyś na polach występowały tak zwane zalesienia, zakrzaczenia śródpolne. Występowały małe zbiorniki, stawy, bagienka, które wszystkie zostały wykarczowane i zlikwidowane, ponieważ rolnicy oczekiwali i chcieli dostać więcej opłat, więcej dotacji unijnych. A te właśnie obiekty, te zadrzewienia śródpolne zdecydowanie genialnie działały, zatrzymując wodę w glebie w obszarach rolnych. Tego się rolnicy pozbyli i trochę sobie strzelili w kolano. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że trzeba też odpowiednio dbać o warunki glebowe, prowadzić odpowiednią kulturę glebową, zabezpieczać tę glebę w materii organiczną, tak zwany humus, który wiąże z sobą wodę i wiąże też poprawia warunki wodne w glebie. O tym mówi pan minister Adam. Prowadzi do tego, że będziemy bardziej przeciwdziałać skutkom suszy, bo suszy nie jesteśmy w stanie po pierwsze ani przewidzieć, ani spowodować, że jej nie będzie, bo to jest zjawisko naturalne, tak jak powódź. Ale jesteśmy w stanie przewidzieć zmiany klimatyczne, a zmiany klimatyczne są takie, panie prezesie, że w roku 2050 według licznych raportów w Polsce ma być klimat śródziemnomorski. Panie prezesie, nie możemy w roku 2050, gdy pogoda będzie przypominała słoneczną Italię, mówić, że nie wiedzieliśmy o tym. Oczywiście wiemy o tym i to już będzie całkowita zmiana gry. I coś takiego na przykład jak suche zimy będą nam towarzyszyły co roku. Jakie macie plany na pokonanie tej wielkiej zmiany klimatycznej, która bardzo mocno wpływa na polskie rolnictwo? Po pierwsze, ja nie chcę dyskutować na temat zmian klimatycznych. Klimat ma do siebie, że ma fluktuacje, raz jest inaczej, raz jest ocieplenie, raz jest oziębienie. Ja chciałbym państwu powiedzieć, że na przykład w XIX wieku, w latach 70. 80. mieliśmy na terenie Polski, ale również Niemiec, gigantyczną suszę, która trwała 10 lat. I doprowadziła do tego, do gigantycznego eksodusu ludności, między innymi do Ameryki Południowej, Brazylii, Ameryki Północnej. Więc takie sytuacje się zdarzają. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o plan przeciwdziałania skutkom suszy, to my jako Wody Polskie już od samego początku, od momentu powstania, wykorzystując fundusze unijne i współpracę z naszymi polskimi naukowcami, opracowaliśmy plan przeciwdziałania skutkom suszy. Ten plan został opracowany, skonsultowany. W Polsce mieliśmy 15 gigantycznych konferencji w największych miastach. Były też, skończyły się konsultacje w lutym społeczne. Dostaliśmy bardzo dużo różnych wniosków i w oparciu o te konsultacje społeczne powstał program przeciwdziałania skutkom suszy. On ma charakter naukowy, opisuje, co to jest susza, jest prowadzony pełny monitoring suszy. Ale wskazane są też praktyki, dobre praktyki dla wszystkich, również dla pana i dla mnie, mieszkańców miast i wsi, jak również dla rolników, jak również do spółdzielni rolnych, dla spółek wodnych, samorządów i również instytucji państwowych. I są również, będzie zawierał również inwestycje, te makro, renaturalizacje niektórych ciekaw wodnych, o których mówiłem, jak również duże zbiorniki retencyjne. Te inwestycje będą nas kosztować co najmniej paręnaście miliardów złotych i musimy je przeprowadzić w terminie średniookresowym. Plus retencja korytowa. Cały czas jesteśmy gotowi, mamy opracowany plan, który zostanie przyjęty za chwilę rozporządzeniem. Mamy rozpisane wszystkie działania i je realizujemy. Program jest skierowany oczywiście do samorządów, ale przede wszystkim do rolników. Czy świadomość wśród rolników jest duża, zainteresowanie? Czy pieniądze się już być może skończyły, jest ich za mało? Jak pan ocenia sytuację? Szanowni państwo, na podstawie choćby nawet programu nawodnień, po rozmowie z ministrem,
Ministerstwem Rolnictwa doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy większej edukacji i informacji dla rolników, dlatego ja dedykowałem specjalnych pracowników u siebie w zarządach zlewni i w regionalnych zarządach gospodarki wodnej, którzy będą bezpośrednio współpracowali z jednostkami Ministerstwa Rolnictwa, z doradztwem rolniczym w celu edukowania rolników. Mamy całą stronę, podstronę internetową, która jest też poświęcona właśnie rolnictwu i gospodarce wodnej w obszarze rolnictwa. Mamy również infolinię. Na pewno musimy jakby tą edukację bardziej zintensyfikować, tak żeby rolnicy wiedzieli, jakie mają możliwości i co mogą zrobić. Powtarzam, że program przeciwdziałania skutkom suszy jest na naszej stronie internetowej Stop Suszy. Tam jest też pełny monitoring dotyczący sytuacji hydrologicznej w naszym kraju. Jest tam też zamieszczony ten program. Co prawda konsultacje się skończyły, ale trwały naprawdę prawie rok czasu. Jeździliśmy po całej Polsce, była możliwość jakby się w pełni zaznajomienia. Mieliśmy też kampanię społeczną w tym zakresie, więc ewidentnie trzeba jeszcze tą wiedzę naszych rolników pogłębić. Dziękuję panie prezesie za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za chwilę na sumę dnia.